na to sobie sądzę, że to jest niepotrzebne. Koniec wakacji, pora na naukę. Jakie oczekiwania mają uczniowie, którzy po raz pierwszy zasiedli w szkolnych ławkach? Małgorzata Rogaty, witam Państwa. Zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Ja czuję, że będzie bardzo fajnie. Ja po prostu chciałam się uczyć cały czas i nie mogłam się doczekać, aż tutaj przyjdę. Fajnie trochę. Na początku się tak dużo stresowałam, ale potem wierzyłem, że dam radę. Myślę, że będzie dużo pracy domowej. Ale nie aż tak dużo? O oczekiwaniach i wyzwaniach u progu nowego roku szkolnego w naszym serwisie już za chwilę. Pierwszy dzień szkoły i początek reformy oświaty. Wprowadziła nas w bezpieczną szkołę, w nowoczesną szkołę. 250 tysięcy uczniów z regionu rozpoczęło naukę. Żeby było fajnie, żebym miała nowe koleżanki. Kujawsko-Pomorskie najbardziej poszkodowane w wyniku nawałnic. Teraz się koncentrujemy na tej pomocy, która musi jak najszybciej płynąć do mieszkańców, którzy potracili swoje domostwa. Służby podsumowały działania. Oczyszczono z wiatrołomów, korzeni oraz uszkodzonych drzew, pasy drogowe. Oskarżeni o znęcanie się nad zwierzętami w Dobruczu przed sądem. Część tych zwierząt została doprowadzona do stanu ciężkiego utraty zdrowia oraz niektóre zdechły. To już koniec wakacyjnej laby, czas na powrót do szkoły. Prawie 250 tysięcy uczniów z regionu zasiadło w szkolnych ławkach. Od dziś czeka ich wiele zmian. Po 18 latach wróciły ośmioklasowe szkoły podstawowe. Wojewódzka inauguracja roku szkolnego odbyła się w Śliwicach. Z entuzjazmem zaczynają szkolną edukację pierwszaki. Uczniowie poznali swoje klasy, chociaż niektórzy inaczej je sobie wyobrażali. Większa. Miała być większa? No. A jaka jest? Mała. Niemałe są natomiast oczekiwania i plany. Żeby było fajnie, żebym miała nowe koleżanki. Bawić się, poznać nowych kolegów, uczyć się dobrze. Szkoły podstawowe witają nie tylko nowych uczniów klas pierwszych, ale również siódmoklasistów. Chciałabym dzisiaj, tak po tej reformie, już nie przywitać klasę pierwszą gimnazjum w tej sali, ale przywitać klasę siódmą A. Gimnazja będą wygaszane. Po 18 latach wracają ośmioletnie podstawówki i czteroletnie licea. Szkoły zawodowe zastąpią szkoły branżowe. Z nowej podstawy programowej uczyć się będą klasy pierwsze, czwarte i siódme. Kontynuowany ma być program bezpłatnych podręczników. Podczas wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego w Śliwicach wiceminister edukacji narodowej zaznaczała, że reforma wprowadzana jest zgodnie z harmonogramem, a środki na ten cel zabezpieczone. Szkoła polska, rozpoczynając tą reformę, prowadziła nas w bezpieczną szkołę, w nowoczesną szkołę, szkołę, która odpowiada na zapotrzebowanie ucznia, żeby uczniowie byli otwarci, chcieli poznawać świat. Aby każdy uczeń, bez względu na to, skąd pochodzi i jaki jest status materialny jego rodziców, miał dobrą szkołę i dobrą edukację. Musimy zrobić wszystko, by tę reformę wprowadzić jak najlepiej w życie, tak by uczniowie nie odczuli zmian zbyt radykalnych i tych, z którymi nie mogliby się na przykład pogodzić ich rodzice czy nauczyciele. By reforma weszła w życie, wymagała sprawnej pracy samorządów, które do 1 września przygotowywały się od miesięcy. Opracowano nową sieć szkół i dostosowano placówki. Za sprawne wdrażanie reformy dziękował kujawsko-pomorski kurator oświaty. Nie do przecenienia jest także zaangażowanie nauczycieli i dyrektorów szkół, a także pełna poświęcenia rola rodziców. Samorządy w regionie otrzymały na zadania związane z reformą 3 135 tysięcy złotych. To 80% kosztów, o jakie wnioskowały. W Bydgoszczy czy Toruniu to nie jedyne wydatki związane z oświatą. W Grodzie nad Brdą powstała najnowocześniejsza szkoła w regionie. Szczególnie te pierwsze tygodnia, może i miesiące będą łatwe. Tempo zmian w edukacji olbrzymie, organizacyjne. W
kwestia podręczników, kwestia dostosowania sal, mnóstwo remontów, mnóstwo problemów z zatrudnianiem nauczycieli, znalezieniem określonych fachowców, ale niestety ze zwalnianiem. Do realizacji reformy przygotowany jest także Toruń. W tym roku budżetowym z kolei, nieszkolnym, mieście Toruniu przeznaczyliśmy ponad 34 miliony złotych na inwestycje i remonty w systemie oświaty. Te decyzje Rady Miasta wynikające z autentycznych potrzeb, z konieczności rozbudowy na przykład przedszkoli. W wydatkach związanych z reformą oświaty ma pomagać w najbliższych latach Ministerstwo Edukacji Narodowej, przekazując dodatkowe środki, m.in. na doposażenie pracowni i sal lekcyjnych. Śliwice, Katarzyna Ormanowska. Posłanka Nowoczesnej Joanna Scheuring-Wielgus krytykuje reformę edukacji. Jej zdaniem zmiany wprowadzone przez rząd niszczą polskie szkolnictwo. Politycy Prawa i Sprawiedliwości odpowiadają, że to jedna z najważniejszych reform w państwie, która naprawi to, co do tej pory było zepsute. Nie można robić rewolucji. Z pierwszym dzwonkiem wchodzi w życie nie reforma, a deforma edukacji, mówiła dziś Joanna Scheuring-Wielgus. Zdaniem posłanki Nowoczesnej zmiany wprowadzone przez rząd są szkodliwe nie tylko dla samorządów, ale także dla pedagogów i przede wszystkim uczniów. W podstawach programowych, które są dostępne, widzimy, że nie będziemy uczyć się o teorii kopernikańskiej, nie będziemy czytali Bułhakowa, nie będziemy czytali Iwaszkiewicza, nie będziemy w szóstej klasie, nie będzie fizyki i matematyki. Jest mnóstwo rzeczy, których zabraknie. Joanna Scheuring-Wielgus zaznaczyła, że tylko w Toruniu 90 pedagogów będzie miało niższe etaty, a miasto było zmuszone wydać 500 tysięcy złotych na przystosowanie budynków szkolnych. Poseł Jan Krzysztof Ardanowski odpowiada, że samorządy doskonale poradziły sobie z reformą. Wójtowie, burmistrzowie sygnalizują, że jakichś szczególnych problemów nie było. Te, które mają kłopoty finansowe i nie są w stanie z własnych budżetów pochodzących przecież z podatków obywateli sfinansować przekształceń, otrzymują wsparcie ze strony rządu. Poseł Prawa i Sprawiedliwości dodał, że reforma edukacji to wieloletni proces, a krytyka ze strony opozycji jest nieuzasadniona. Nowy rok szkolny rozpoczęło dziś prawie 5 milionów uczniów w całym kraju. W czterech szkołach naszego regionu pierwszy dzwonek zabrzmi dopiero 11 września. To placówki, które najbardziej ucierpiały w sierpniowej nawałnicy. Skala zniszczeń jest ogromna. W zespole szkolno-przedszkolnym numer 3 w Nakle nad Notecią stratę oszacowano na 150 tysięcy złotych. Prace remontowe trwają od rana do wieczora. Zamiast pierwszego dzwonka wiercenie, szpachlowanie i malowanie. W zespole szkolno-przedszkolnym numer 3 w Nakle nad Notecią trwają prace remontowe, mające na celu przywrócenie stanu budynku sprzed sierpniowej nawałnicy. A pracy jest dużo. Zerwany dach, uszkodzona elewacja, powyrywane dookoła szkoły drzewa czy uszkodzone boisko. To na zewnątrz, a w środku m.in. zniszczony parkiet, bo woda podniosła tutaj 700 metrów kwadratowych dębowej podłogi. Zalane są też ściany. Do użytku nie nadaje się 9 klas oraz 2 duże hole. Dzisiaj kończone są prace związane z wymianą podłóg. I jedna ekipa remontowa zakłada wykładziny termozgrzewalne. Pracownicy kończą malowanie, nakładanie tynków i malowanie klas. Będą jeszcze te prace trwały do końca tygodnia. Planowo uczniowie do szkoły mają wrócić 11 września. 5 dni opóźnienia będą musiały odrobić w soboty. Dzieci nie narzekają jednak na brak zajęć. Na zaproszenie prezydenta Wojciecha Lubawskiego 40 dzieci odwiedziło Kielce, gdzie odbyły się dla nich tygodniowe kolonie. Wśród atrakcji było zwiedzanie, wycieczki, wyjścia na basen oraz zabawy na orliku. Kolonie były bardzo bogato przygotowane, wspaniały harmonogram. Dzieci miały każdą chwilę dnia wypełnioną, właściwie tak dosłownie z przerwami tylko na posiłki. Koszt naprawy zniszczeń wyrządzonych przez nawałnicę w Nakielskiej Szkole oszacowany jest na około 150 tysięcy złotych. Fundusze na remont budynku płyną zarówno od wojewody, jak i od prywatnych firm, a także kuratorium. W podobnej sytuacji jest szkoła podstawowa numer 2 w Nakle, a także placówka w Potulicach oraz Lubiewie.
Po 17 dniach intensywnej pracy wojsko kończy swoje działania na terenach dotkniętych przez nawałnicę, a służby ratownicze podsumowują w Urzędzie Wojewódzkim dotychczasową pomoc. Od przejścia potężnej wichury do końca sierpnia Straż Pożarna wyjeżdżała ponad 8 tysięcy do usuwania skutków żywiołu. Strażacy ostrzegają, że w wielu miejscach jest nadal niebezpiecznie i apelują do mieszkańców o przestrzeganie zakazu wchodzenia do zniszczonych lasów. 150 żołnierzy z całej Polski, 100 jednostek sprzętu i 17 dni pracy. Wojsko przynajmniej na razie zakończyło swoją misję pomocy na terenach poszkodowanych w wyniku nawałnic. Przez niemal 3 tygodnie żołnierze zajmowali się m.in. dostarczaniem wody do mieszkańców i pilnymi pracami porządkowymi, które pozwoliły na przykład na przywrócenie prądu w części gmin. Ale na tym zadania wojskowych się nie kończyły. Oczyszczono z wiatrołomów korzeni oraz uszkodzonych drzew pasy drogowe na odcinkach łącznie około 40 km. Udrożniono koryta dwóch rzek, rzeka Kamionka 5,5 km, rzeka Krówka 14 km. Odbudowaliśmy jeden przepust drogowy, dokonaliśmy rozbiórki infrastruktury budowlanej na terenie 29 gospodarstw rolnych. Formalnie z końcem sierpnia działania ratownicze związane z usuwaniem skutków nawałnic zakończyła także Straż Pożarna. Do tego czasu niemal 7 tysięcy zastępów podjęło ponad 8200 interwencji. Strażacy zdają sobie sprawę, że zagrożenie nie minęło i dlatego apelują do mieszkańców o przestrzeganie zakazu wchodzenia do lasów objętych zniszczeniami. Przede wszystkim takie wchodzenie do tych części zniszczonych jest bardzo niebezpieczne. Ale z drugiej strony w chwili obecnej aura może nie sprzyja pożarom, ale w sytuacji, kiedy pogoda się by poprawiła, w okresie jesiennym może wystąpić również duże zagrożenie pożarowe. O uwagę, ale innego rodzaju proszą policjanci. W opuszczonych przez mieszkańców domach dochodziło bowiem do kradzieży. Już do takich przypadków nie dochodzi, bo właściciele sami zapewniają sobie bezpieczeństwo tych domostw. Ale powtarzam, w przypadku jakichkolwiek zgłoszeń związanych z czymkolwiek, co by zastanawiało mieszkańców, proszę o taki sygnał na numery alarmowe bądź osobiście. W Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy podsumowano nie tylko przebieg działań służb ratunkowych, ale i dotychczasowe straty w infrastrukturze. Dynamika różnorodnych zgłoszeń była tak postępująca, że w początkowym fazie zgłoszeń szacowanych budynków było na około 6 tysięcy łącznie i mieszkalnych i gospodarczych. Natomiast na dzień 31 sierpnia tych budynków mamy około 10 tysięcy. 10 tysięcy budynków, które ktoś musi naprawić, a z powodu skali zniszczeń może być to kłopot. Dlatego wojewoda kujawsko-pomorski zaapelował do wykonawców o zgłaszanie swojej gotowości przy odbudowie. Jeżeli są chętne firmy do tego, aby zająć się wykonywaniem tych prac w poszczególnych domostwach, na pewno razem z samorządami, tutaj główną rolę odgrywają samorządy, będziemy chcieli taki front robót dla takich wykonawców, którzy się by tym zajęli, chcielibyśmy zorganizować. Poszkodowani mogą się ubiegać o pieniądze na odbudowę uszkodzonych budynków. To kwoty do 100 tysięcy złotych na budynki gospodarcze i do 200 tysięcy złotych na domy. Wojewoda wnioskował o uruchomienie z rezerwy celowej kwoty 8 milionów 901 tysięcy złotych. Te wypłaty najprawdopodobniej zostaną skierowane środki w dniu jutrzejszym. Dzisiaj będzie zwiększenie budżetów dla jednostek, które wnioskowały o tę pomoc. A gminy mają sukcesywnie informować o kolejnych potrzebach. Łącznie do poszkodowanych może trafić z tego tytułu około 200 milionów złotych. Bydgoszcz, Wiktor Sumliński. W Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy rozpoczął się proces w głośnej sprawie zlikwidowanej pseudohodowli psów i kotów z Dobrcza. W fatalnych warunkach przetrzymywano tam ponad 170 psów i kotów. Małżeństwu, które prowadziło hodowlę, grozi do 8 lat więzienia. Oskarżeni nie przyznają się do winy. To nie hodowla, a masowa wylęgarnia. Tak o działalności prowadzonej przez małżeństwo z Dobrcza mówią wszyscy, którzy na własne oczy widzieli, w jakich warunkach trzymane są zwierzęta. Psy i koty w stanowczo za małych klatkach, zrobionych na przykład ze starych szafek lub kartonów, przebywały na warstwie własnych odchodów. W podobnych warunkach znajdowało się łącznie 170 rasowych zwierząt, które były brudne, wygłodzone i wystraszone. Żyły w jednym celu, by rodzić młode, które później trafią na sprzedaż.
W lutym tego roku psy i koty zostały odebrane z Dobrcza przez pogotowie dla zwierząt i przekazane do domów tymczasowych. Dziś przed sądem stanęli właściciele pseudohodowli Izabela G. i Roman G. W treści aktu oskarżenia pojawiły się kwestie m.in. znęcania się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem czy oszustwa na szkodę klientów, którym małżeństwo miało sprzedawać często poważnie chore zwierzęta. Mechanizm oszustwa polega na tym, że zwierzęta, które były hodowane w niewłaściwych warunkach bytowych, w złym stanie zdrowia, były sprzedawane w takim stanie. Później pokrzywdzeni musieli te zwierzęta leczyć, wydawać duże sumy pieniężne, żeby je utrzymać przy życiu. Oskarżeni nie przyznają się do winy. Twierdzą, że nikomu nie gwarantowano, że zwierzęta nie będą chorować. Jak mówią, psy miały być regularnie szczepione i odrobaczane, a klienci mogli zwracać się do hodowcy, który miał zapewniać opiekę weterynaryjną. Jak zaznaczają śledczy, proces może być długi i skomplikowany, bo poszkodowane osoby mieszkają na terenie całej Polski. Już dziś przesłuchano jednak pierwszych świadków. Za znęcanie się nad zwierzętami i oszustwa małżeństwu może grozić nawet do 8 lat więzienia. Bydgoszcz, Wiktor Sumliński. To jest główne wydanie zbliżeń. Jakie tematy przed nami? Leśna atrakcja czy zagrożenie? Wilki znów zaatakowały. Ciekawe zdjęcia, filmy, własne tematy. Czekamy na sygnały od naszych widzów. Wilki znów dają o sobie znać. Drapieżniki zagryzły psy w miejscowości Leśnianki, niedaleko Gniewkowa. Mieszkańcy obawiają się kolejnych ataków. W ostatnich latach liczba wilków w kujawsko-pomorskich lasach wzrosła niemal dziesięciokrotnie. Pierwszego pieska to zaatakowali tam. W gospodarstwie Remigiusza Błażejewskiego wilki zagryzły 3 psy. Rolnik boi się o swój inwentarz, ale przede wszystkim o dzieci, które do szkoły chodzą przez las. Byłem w szkole, dzieci zawiozłem, ale od jutra idą na przystanek na autobus. I one mogą zaatakować dzieci. Także moje, sąsiadów z okolic, ludzi, co dojeżdżają do pracy. W jaki sposób one to robią? Zdjęcia przedstawiają szczątki jednego z psów zagryzionych przez wilki. Mieszkańcy przypuszczają, że watacha liczy nawet 11 osobników. 3 psy w gospodarstwie pana Remigiusza to nie jedyne ofiary. W innej miejscowości niedaleko Gniewkowa wilki przedostały się przez ogrodzenie i również zagryzły psa. Ja obserwuję, że od 10 lat już w lesie są u nas wilki. Obserwuję to, ale nie były tak agresywne jak w tej chwili. Od ubiegłego roku się pokazują i ludzie mi zgłaszają i się boją po prostu ludzie mieszkać. Wilk potrzebuje średnio 5 kg mięsa dziennie, chociaż potrafi zjeść nawet 2 razy tyle. Leśnicy przypuszczają jednak, że ataki na psy nie są spowodowane brakiem pożywienia, a raczej walką o terytorium. Wilk jest zwierzęciem stadnym terytorialnym. Zajmuje określone terytorium. I na tym terytorium nie toleruje żadnej konkurencji psiej, jak i również innej ze strony wilków. W 2015 roku w regionie żyło 17 wilków. Teraz jest ich 160. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez te zwierzęta ponosi Skarb Państwa. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska podpowiada tylko, aby zgłaszać wszelkie tego typu przypadki. Niezmiernie istotnym elementem jest tutaj czas. Takie zgłoszenie można zgłosić do nas telefonicznie, aby nasi pracownicy mogli pojechać w teren i potwierdzić, czy faktycznie dana szkoda została wyrządzona przez wilki. W Polsce wilki zostały objęte całkowitą ochroną w 1998 roku. Od tamtego czasu ich liczba regularnie wzrasta. Wilki są pod ochroną, a nasze pieski nie mają prawa ochrony? Coś trzeba z tymi wilkami zrobić. Od lat 50. w Polsce nie odnotowano przypadków ataku na człowieka. Myśliwi podkreślają jednak, że należy uważać, ponieważ wilki coraz mniej boją się ludzi. Szacuje się, że w Polsce żyje obecnie ponad 2000 osobników. Gniewkowo, Daniel Jagielski. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw oraz powiązanie nauki z biznesem. Rozpoczął się projekt Fundusz Badań i Wdrożeń Voucher Badawczy, realizowany przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji. Co i ile można na nim zyskać? O tym dyskutowano podczas konferencji na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Voucher badawczy jest projektem, który jest przeznaczony przede wszystkim dla przedsiębiorstw zarówno mikro, małych, ale także średnich, które chcą zacząć swoją przygodę albo powiedzmy niedawno zaczęły, ale chcą kontynuować przygodę z innowacją, przygodę z wyszukiwaniem różnych
innego typu podejść, innego typu sposobów rozwiązywania dotychczasowych problemów albo nowych problemów. To też jest taka wartość dodana, że jednocześnie dochodzi do takiego spotkania, prawda, nauki z biznesem, praktyce. I to jest wartość projektów do 100 tysięcy złotych. Można uzyskać dofinansowanie do 80 tysięcy złotych. Nowe elementy, nowe produkty, które nie są w użytku, a które są w trakcie wdrażania, napotykają wiele problemów, także pod względem finansowym. W związku z powyższym każda możliwość dofinansowania, dotowania każdego pomysłu pozwala robić krok naprzód. A teraz zaglądamy na naszą stronę internetową www.bydgoszcz.tvp.pl, którą redaguje Jarosław Dąbrowski bardzo często z Państwa udziałem. Witaj, Jarku. Dzień dobry Państwu. Teraz taki przykład imprezy, na której nie mogliśmy być z kamerą, ale organizatorzy chętnie sami do nas nadesłali filmy z tego wydarzenia. Chodzi o modę na czytanie w ramach projektu Bądź Cool, Czytaj. Biblioteka w Barsinie, wybrana najlepszą biblioteką w Polsce swego czasu, wraz z klubem żeglarskim Neptun zaprosiły 150 dzieci z Barcina i okolic w okolice przystani wodnej. Widzą Państwo, był m.in. przejazd motorówką po Noteci, było mnóstwo zabaw, przeciąganie liny, bieg w workach, slalom w workach, rzuty balonami napełnionymi wodą do kół ratunkowych. Wiele, wiele innych konkursów, także konkurs plastyczny, gdzie prace dzieci, które uczestniczyły w tych zabawach, będą wystawiane w bibliotece. Na koniec było oczywiście grill, jak Państwo widzą, musiał być, no bo przecież dzieci też muszą się posilić po tylu zabawach. Dziękujemy bardzo telewizji z Barcina i panu Tomaszowi Kaśkowowi za przesłanie tych zdjęć, a szczegóły mogą Państwo znaleźć m.in. na stronie Biblioteki Barcińskiej, ponieważ odsyłamy do regionalnych portali, na regionalne strony z naszej strony www.bydgoszcz.tvp.pl i zachęcamy Państwa, instytucje, gminne ośrodki kultury, urzędy gminy, biblioteki, MDK-i, by kontaktowały się z nami, nadsyłały do nas na adres e-mail zblizenia@tvp.pl albo internet.bydgoszcz.tvp.pl swoje filmy, zdjęcia z imprez. My je chętnie pokażemy w zbliżeniach i zamieścimy na naszej stronie. Przypominam, adres www.bydgoszcz.tvp.pl. A teraz czas na zapowiedź informacji sportowych, które pojawią się po naszym wieczornym serwisie. Mirosław Wysocki, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Toruńska Energa pozyskała nową zawodniczkę. Jest nią podstawowa rozgrywająca reprezentacji Australii Lauren Mansfield. Ma 27 lat i duże doświadczenie, a spotkamy się z nią w serwisie sportowym po wieczornym wydaniu zbliżeń. Większą część programu zajmą jednak sporty wodne. W Poznaniu zakończyły się Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzików w kajakarstwie. Nasza najlepsza kajakarka, srebrna i dwukrotnie brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich, Beata Mikołajczyk, po raz kolejny udowodniła swoją dominację i zdobyła 3 złote medale na dystansie 500, 1000 i 5000 metrów. Znakomicie wypadli kajakarze Zawiszy, którzy zdobyli w sumie 16 medali. W Kruszwicy natomiast rozegrano młodzieżowe Mistrzostwa Europy w wioślarstwie i tutaj znakomicie popłynęła czwórka męska z zawodnikami Lotto Bydgoszczy. Nasi panowie wywalczyli złoty medal, a czwórka żeńska z wioślarką AZS-u UEMK Toruń w składzie zdobyła srebro. Więcej o sporcie po wieczornym wydaniu zbliżeń, czyli około 21.45. Zapraszam. Wraz z powrotem uczniów do szkoły na niebo miało wrócić słońce, ale pogoda jak zwykle płata nam figle. Jaka jest zatem najświeższa prognoza? To pytanie do Alicji Kwaśniewskiej. Witam cię, Alicjo. Witam serdecznie. Wrzesień od samego początku daje nam się poznać jako ponury i deszczowy miesiąc. Wszystko wskazuje na to, że nadchodzące dni nie przyniosą większych zmian w pogodzie. Nadal na niebie będą przeważały chmury i przynajmniej do połowy tygodnia, wychodząc z domu, nie zapomnijmy zabrać ze sobą parasola. Synoptycy poprawę pogody prognozują dopiero w piątek. I mimo że wrzesień płata nam pogodowe figle, Państwo ani myślą rezygnować z aktywności na świeżym powietrzu. Dzisiaj do redakcji wpłynęło mnóstwo zdjęć z pierwszego weekendowego grzybobrania. I chociaż prognozy na najbliższe dni nie są optymistyczne, można znaleźć pozytywne strony tej deszczowej aury, których jest tak dużo, że nie mieszczą się w koszyku. To prawda, w lasach prawdziwy wysyp grzybów. Dziękujemy Alicji. Ja na koniec przypomnę tematy dnia.
pierwszy dzień szkoły i początek reformy oświaty. Wprowadziła nas w bezpieczną szkołę, w nowoczesną szkołę. 250 tysięcy uczniów z regionu rozpoczęło naukę. Żeby było fajnie, żebym miała nowe koleżanki. Kujawsko-Pomorskie najbardziej poszkodowane w wyniku nawałnic. Teraz się koncentrujemy na tej pomocy, która musi jak najszybciej płynąć do mieszkańców, którzy potracili swoje domostwa. Służby podsumowały działania. Oczyszczono z wiatrołomów, korzeni oraz uszkodzonych drzew, pasy drogowe. Oskarżeni o znęcanie się nad zwierzętami w Dobruczu przed sądem. Część tych zwierząt została doprowadzona do stanu ciężkiego utraty zdrowia oraz niektóre zdechły. Kończymy nasz główny serwis. Wieczorne wydanie zbliżeń o godzinie 21.30. Już teraz Państwa zapraszamy. Do zobaczenia.